No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony no oczywiście Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Pokémon X Extreme Randomizer Nuzlocke. I ostatnio miało być dobrze, a skończyło się na tym, że straciłem moje dwa najnowsze Pokémony, ale za to zdobyłem dwa kolejne, które jak już możecie zobaczyć są w najwyższych formach, czyli mam tutaj Torterrę oraz Aurorusa. Jeżeli chodzi o statystyki, bo pewnie jesteście ciekawi, no to tutaj bardzo ładny atak, co nie? Nie jest źle. W ogóle, ej, on ma abilitkę, słuchajcie, Solid Rock. Reduces damage from super effective attacks. Czyli jak dostajesz czegoś super efektywnie, to dostaje mniej, co na Nuzlocke jest idealne. Natomiast jeżeli chodzi o Aurorusa, no to tutaj fajny specjalny atak, fajna specjalna obrona i powoduje, że słońce zaczyna wychodzić w trakcie walki. To raczej mi nie pomoże, ale okej, przynajmniej będzie światło nadziei. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Czekajcie, czy ja mam włączonego dalej Exp Ola? Tak, wyłączamy. Nie będzie teraz takiego Expienia mocnego, hehe. No dobra, no i co my tu mamy, słuchajcie? Co my tu mamy? Mamy jakieś przejście. Ale czy ja tu powinienem jechać? Chyba. Chyba tak, bo tutaj jest Snowbell City, czyli miasto, w którym mamy ostatnią odznakę, ale właśnie ta odznaka jeszcze jest niedostępna. Muszę wyjść poza miasto, no niby tak, ale czekajcie, zobaczymy sobie jeszcze centrum Pokémon, bo to mnie interesuje, bo mamy drugiego sprzedającego. Super, ciekawe co tam masz w sprzedaży. Dive Ball, Pokéball, Leftovers. Leftovers, dobrze. Dobrze, w ogóle Sandstone. Charcoal, który zwiększa siłę ognistych ciosów. Można kombinować jak coś. Wiecie co, kupię sobie, żeby był po prostu. Dragon Fang, który zwiększa siłę ciosów smoczych, też się przyda. Spoko, fajnie, fajnie, czemu nie. Ale te Leftovers to w sumie naprawdę, naprawdę spoko, że są do kupienia. W sumie można by porozdawać Pokémonom. No dobra, na razie jeden kupiłem, ale ten jeden też powinien wystarczyć, przynajmniej na razie, a potem się zobaczy. Czyli Leftovers na przykład dla Torterry to wydaje się być całkiem dobry pomysł, a resztę to pomyślimy. Ale czekajcie, czekajcie, gdzie tu się szło? Tu trzeba było wyjść poza miasto, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tędy. Zaraz zobaczymy, czy moja pamięć szwankuje. Nie, dobrze jest. Dobrze jest, dobrze idziemy, tak więc chodźmy. Dernier Way. Dobra, i tutaj. Jejku, jak tu się ciężko chodzi. O, zobaczmy, jakie Pokémony jak coś są w tej trawie. Hypno. No tak, to jest taki trochę creepy Pokémon, co nie? Przyznajcie, przyznajcie, że jest creepy. On jest creepy bardzo. Używa Sonic Booma, z którego nie trafia. I dobrze. Dobrze, dobrze, ale mamy tutaj trenerkę. Tu będzie dużo pewnie trenerów, trenerek i pewnie ich levele też będą teraz znacznie wyższe. Braixen. Ciekawie, ciekawie. Dobrze, że nie w najwyższej formie. Ale spoko. 55 level, masakra, wysokie. Dobra, dawaj low sweepa, zobaczymy czy zadziała. Dobra, tutaj reflect type, ale to znaczy, że dostanie super... Nie. Jakie super efektywnie? Właśnie not very effective, no dobra. Ale to nieważne, bo on ma teraz grass dark, czyli można walnąć w sumie z ognistego i to będzie dobre. Dokładnie. No. Nie ma co zmieniać sobie typów, nie ma co zmieniać, bo to mi ułatwia życie, jak oni zmieniają typy, przynajmniej wtedy wiem, czego się spodziewać. Piloswine, już kiedyś Mamoswine zabił mi Pokemona, no Piloswine nie zrobi tego. Nie ma takiej opcji, dawaj go. Pięknie, super efektywnie, pamiętać, na te Pokemony ciosy ziemne. Zapamiętać, bardzo ważne. Aż nie, zaraz, to nie jest ziemny, to jest kamienny. Dobra, nieważne. Nieważne, nieważne, idziemy tutaj, podwójna walka. O, to ciekawe w sumie, bo w tym momencie moje dwa nowe Pokémony będą walczyć ze sobą. A tutaj mamy Glaceona i Levni. Ciekawe Pokémony. Tylko pytanie, pytanie. No i słońce działa. Ej, no to w sumie jak słońce działa, to zwiększa siłę ognistych ciosów, to może właśnie ten atak. Może najpierw skierujmy na... No zobaczymy, czy to dobry pomysł. Ej, a zaraz surf. Nie, on bije wszystkich, to może dawaj Confusion, wiecie, Aurorus ma tutaj u mnie typ robaczy, Confusion jest mocny jako cios robaczy, no będzie dobrze, coś czuję. Power Swap, okej. Dobra, pozmieniam, to nie wiem czy dobrze, Special Rant, mocne czy niemocne. Chyba se jaja robicie.
Powiedzcie mi, że to był cios robaczy. Powiedzcie mi, że to był cios robaczy, który walnął razy 4 mojego Pokemona Grassdark. Nie, no nie, ja trenuję te Pokemony. Po co ja to do cholery robię? Nie, no jaja sobie robicie, Dialga wchodzisz. Nie, 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 no nie, Torterra, no nie, no nie. Dlaczego? Dlaczego? Jeszcze nie trafił z Confusion, który ma chyba 95 celności. Boże, zabierzcie mnie stąd. Co to jest? Jeszcze speed mu rośnie, fajnie. Nie, no po prostu są mi żarty, naprawdę po to miałem Torterrę, żeby użyła dwóch ataków? No nie. No dobrze, tutaj o, kryt i tutaj kryt był słaby, mówię wam, to pewnie był cios robaczy. O, super, ten cios nic nie robi. Dobra, walnij z Mach Puncha, mamy priority, no ale no... Dlaczego? 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 Glesion, od dzisiaj cię nienawidzę. No jak mogłeś? To była Torterra. Ja już miałem dobry team. Miałem dobry team. Już bardziej bym wolał stracić Aurorusa niż Torterrę. No nie, jest moje szczęście. To jest moje szczęście. Traci chłop czas, trenuje, trenuje. I na co mu to? Super. Po prostu super. Dobrze, pójdę tutaj jeszcze raz i będę raz jeszcze łapał Pokemona. Na pewno jest Hypno, nie wiem w sumie czy Hypno miałem czy nie. Nie mam bladego pojęcia, nie pamiętam już. Moja psychika, słuchajcie, kompletnie wysiadam. A ja nawet jeszcze nie poszedłem na salę. No po prostu cudownie. Torterra jeszcze dostałem leftovers, żeby było lepiej. Już muszę temu Pokemonowi zabierać ten przedmiot. No przecież to jest niemożliwe. Tak, tak się nie dzieje, słuchajcie, takie rzeczy się po prostu nie dzieją. Takie rzeczy nie mają prawa się dziać. No tak, ostatnio się zastanawiałem, a to przecież ciosy robacze razy 4 biją. 12 Pokémon, który zginął w tej serii. I to był cios One Hit KO, tak go można śmiało nazwać. Cudownie. Po prostu cudownie. Dobra, 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 słuchajcie, lecimy. Lecimy złapać Pokemona, zaraz zobaczymy, czy okaże się, że miałem go, nie miałem, nie wiem, tak czy siak idziemy tutaj. Niech się po prostu coś trafi. A Pokemonem, który się trafia jest... Jezus kochany, zabierzcie mnie stąd, Volbeat, no przecież to są jakieś jaja, na pewno go nie miałem. Oczywiście, że go nie miałem. Nie, no żarty żartami, ja wszystko rozumiem, obij go z Confusion. Już go nie zabijaj może. Ej, nie uleczyłem go! O kurde, nie uleczyłem Pokemona, trzeba zmienić. Masakra. O, jeszcze zostało mu specjalnie na czerwono, tylko po to, żebym go złapał, mówię wam. Dobra, już złap się ty, Gucio, jeden ty. Dobra, może Master Balla rzucę na niego. To taki Pokemon, że aż normalnie, słuchajcie, chce się mieć go w teamie. Jak ja nigdy w życiu Volbeata nie trenowałem. Cudownie, cudownie, słuchajcie, przekonajmy się, kto jest tym farciarzem. Oczywiście, w cudzysłowie. Ciekawe jaki on ma typ. Rock Water. O, no idealnie! Bo jedyne czego brakuje mi do szczęścia to Pokemonów, które dostają z danego ciosu razy 4. Czyli tak jak w tym przypadku na przykład z ciosu roślinnego. Dobra, przynajmniej szybko zginie. Nie no, to, już współczuję osobie, która zostanie, słuchajcie, Volbeatem. Ale pożyjemy, zobaczymy, tak więc losowanką i słuchajcie, Grzegorz, 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 żeś się doczekał i ja nie wiem, czy ty się powinieneś cieszyć, czy ty powinieneś płakać, czy co tak właściwie ty powinieneś. Nie wiem. Nie wiem. Ja to bym się chyba nie cieszył, zbyt specjalnie. Ale zobaczymy. Nie no, masakra, dobra, Jakub, ty trzymaj to. Jestem załamany, słuchajcie, tym jak to wszystko tutaj po prostu prezentuje się, jak to wszystko wygląda. No tak być od razu, chcę powiedzieć, tylko nie powinno. Ale mamy 6 Pokemonów, więc cieszy nas to niezmiernie, oczywiście, a jakże. Dobra, może Jakub niech będzie tym pierwszym Pokemonem dalej, mam nadzieję, że nie zginie. Ojejku, ojejku. Tam jest droga na ligę, ale to jeszcze, jeszcze. Na razie musimy iść na drogę numer 22, gdzie aż... Oj, przeskoczyłem, chociaż nie chciałem. Stone Blade, okej. Dobrze, dobrze, może być. Co my tu mamy jeszcze? Jest paru trenerów. I tutaj jest już...
miasto Santalun. A ja to jest miasto, w którym już kiedyś byłem i teraz tu już chyba nie wrócę. Tu da się wrócić? Nie no, da się. Czekajcie, czekajcie, muszę ogarnąć mapę, bo ja już tutaj pomyliłem się chyba jak tu się w ogóle przechodzi. A, bo źle poszedłem. Tak, tutaj się wraca, tu jest liga. Dobra, źle poszedłem, okej, wracamy, słuchajcie. Tu już kiedyś byłem, więc nie. Musimy znaleźć inną ścieżkę. Tylko gdzie to było? Bo to nie tędy się szło najwidoczniej, tylko musimy wrócić się prawdopodobnie do miasta. Nie no, ale tej tortery to sobie nie daruję. No tak, lubię tego Pokemona, straciłem go w... Na hita, no straciłem go, no ale tu się nic nie dało zrobić. Mówię wam, to musiał być cios typu robaczego, nie ma innego wyjścia. Szczególnie, że miał jeszcze abilitkę, która przecież zmniejsza szansę, że tam się stanie coś złego, co nie? Niesamowite. Jak tu się idzie? Masakra, nie pamiętam. O, czekajcie, tu są jeszcze jakieś schodki. Tu jest ball. Ale to nie z tej strony, chyba nie przejdziemy, no z tej nie. No dobra, jakbym chciał go zdobyć, to którędy? Aha, tędy, okej. Teraz nie zjedź, uff. Starfberry. No nie wiem, czy to chciałem mieć, no ale dobra, niech będzie. No niech będzie, ale tu musimy mieć to przejście, tak jest, dobrze. Tutaj miałem iść właśnie i tu jest lasek, tak. To jest to miejsce, do którego miałem się kierować. Winding Woods jest kamień do ewolucji Eeveego Filipiona, a Pokemony... Dobra, wiecie co, Volbeat, Scatterback, dobrze, że na razie łapać nie mogę. No po prostu Pokemony idealne dla mnie dzisiaj. No nie ma tak wymienić Torterry na Volbita, no naprawdę, naprawdę, trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie. A, i tu będzie takie dziwne przechodzenie, dobra, czekajcie, trzeba włączyć Max Ripera, bo inaczej... Albo na razie Super Ripera mam tego jednego, którego ostatnio podniosłem. No nie wiem, powiem wam szczerze, jak to wszystko będzie, nie wiem. Bo na razie nie zapowiada się dobrze. Magnet, w ogóle... Kodeks nie ma żadnego przedmiotu, on miał w sumie plaka się nauczył fizycznego za 70 mocy elektrycznego, to może dajmy mu magneta, to może mieć sens. No i ma też nawet specjalny atak elektryczny. Nie, nie. Ja już miałem magneta jakiegoś, że jego tu nie ma? Co? Może miałem? Tak, miałem dwa, już mam te przedmioty. Dlaczego dałem Grzegorzowi? Nie, no źle. Kodeks to dla ciebie, dobra, potem mu weźmiemy. Natomiast, zaraz, czyli tu nic nie ma, czyli tu musimy się wrócić, okej, okay, rozumiem. Tutaj to będzie taki jakiś dziwny labirynt, z tego co pamiętam. Teraz tu. No i tutaj są dzieci. I to jest znowu podwójna walka, a ja się podwójnych walk już teraz boję. Naprawdę, jestem przed ligą, a wyjdzie, słuchajcie, że będę musiał... zmieniać team. Jeszcze kto wie ile razy. No dobra, dobra, mamy Beartika oraz Roserade. Ciekawe Pokemony. No dobra, to co? Confusion? No w sumie nie wiem, kto jest groźniejszy. Ciężko powiedzieć. Może jakiś Constrict niech wejdzie. No dobra. No nie wierzę, nie wierzę. Jest Pokemonem. Nie, no zabierzcie mnie stąd, zabierzcie mnie, bo nie mogę. Będzie not very effective, bo to jest duch. Ten używa Phantom Force'a cudownie, czyli uderzy dopiero w kolejnej turze, więc przynajmniej mamy chwilę spokoju. Oh, Boże, nie mogę, nie mogę. Dobra, czyli jak jest duchem, no to w sumie Speed Up i Belch to nic nie robią, więc ha, 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 słabo. Dobra, Beartik jest najwolniejszy, więc dobra, w Roserade tak trzeba kierować. No to jak jest duch, no to... No to co, no może jakiś kat? No może będzie super efektywny jeszcze, no nie, może ma jakiś jeszcze typ. Nie ma, ale bije z Ice Puncha, który jest super efektywny. Ej, mam nadzieję, że ten cios duchowy nie jest skierowany na Aurorusa, proszę. Ej, zaczynam się bać o jego zdrowie i życie i w ogóle, proszę, proszę, proszę. Phantom Force bije w Antezanta, chociaż też jest super efektywny. Co tu się wyprawia, to ja nie wiem, ale naprawdę troszkę się cykam tego wszystkiego. Dobra, słuchajcie, może nie zmieniajmy, może po prostu bijcie go, no może tym razem Constrict będzie dobrym. No jest super efektywny, no dziękuję. Ukradł mi Leftovers? Nawet nie wiedziałem, że jest taka abilitka jak jakiś tam... Okej, dobra, nieważne, człowiek się uczy całe życie. Masakra, masakra, dobrze, Jakub dostał level upa i dobrze, dorównał tutaj reszcie. Ale nie tak, słuchajcie, to wszystko powinno wyglądać, tylko chcę powiedzieć, nie tak, not like this.
No dobra, no nic, nic na to nie poradzimy, wiecie, różnie... Różnie to w tych nazlokach, krótko mówiąc, bywam. No ale dobra, teraz idziemy, no właśnie, chyba na górę. Tam jest TM, no nie, nie powiem, z chęcią bym zgarnął, może będzie coś dobrego akurat. Aha, tu nic nie ma, okej. Spoko. Spoko, spoko, małe dziewczynki to ja wolę unikać, bo jeszcze mnie pozabijają. Tutaj nie. Dobra, no, a teraz się nie włączył Ripple od razu, no. Co to ma być? Co to ma być? Przecież ja mam jeszcze na pewno Max z Ripple'em. A może nie mam? Nie no, muszę mieć. Nie no, oczywiście, że są 18, no sporo, sporo. Dobra, dobra, to zaraz. Nie no, tu byłem przed chwilą, prawda? No tak. Tu jest chyba dobre przejście. Tak, dotarłem do niego, słuchajcie. Tak, tutaj Pokémony zjednoczone z tym człowiekiem. Taka, wiecie, wioska Pokémonów ukryta przed światem. On się nazywał Wulfric, jeżeli dobrze pamiętam? Chyba tak. O, wszystkie Pokémony wróciły. Już się mnie nie boją. Tak, zamierzam z tobą walczyć, dokładnie. Tak, powinienem tutaj spędzić trochę czasu z Pokémonami według niego. No to może to, słuchajcie, drogie Pokémony, opowiem wam... O, mają berry dla mnie. Opowiem wam historię o tym, jak straciłem już w tej serii 12 Pokémonów. Chcecie wysłuchać? Może chcecie dołączyć do mojego teamu? Ta, one takie, aha, ta jasne, myślisz, że co, chcemy umierać? A ta, a Rattata mi nic nie dała, no co za wredna Rattata. A może ty coś dasz jeszcze? Nie, nie, też nic nie dał. I ta Rattata też nic nie da. Bida z nędzą, uuu. Tam jest Snorlax śpiący. Ogólnie ciekawe miejsce, nawet biegać się tutaj nie da. A tu coś mamy. A, mamy Powerbanda, więc w sumie ciekawie. No ale dobra, Powerband Powerbandem. Kosze na śmieci? Naprawdę? Po co? A, tam są Pokémony jakieś. Dobra, wiecie co? No trzeba by stąd się zbierać. Chociaż tam jest jeszcze jakiś przedmiot. Kuszące, ale jak tam przejść? A, tędy, dobra, da się? Oczywiście, że się dam. Lumios Gallade. Dobra, to nie jest to, na czym mi zależało. Tam można w ogóle jeszcze gdzieś popłynąć i coś tam było ukryte zwykle. Ale teraz to i tak mnie to nie interesuje, więc po prostu idziemy dalej. Niech się dzieje, niech się dzieje, co się ma dziać. Ej, ja w ogóle nie sprawdziłem ataku Volbeatem. Ten Pokémon tak mnie rozczarował, że nic nie sprawdziłem. Ma naturkę zmniejszającą atak, co jest słabe, bo jak widać ten Pokémon jest pod atak. Masakra. Chroni go abilitka przed poparzeniem. Stone Edge ma 35 mocy, boże, piękny cios. Hail też nic nie bierze, kamuflaż jest słaby. Twister ma 110 mocy, no dobra, Twister jest fajny. I może flinchować, ale no... No nie, no tylko powiem tyle, no nie. To wszystko, wiecie, jest niewystarczające niestety. Wszystko takie jest. Dobra, teraz to nie wiem, jak tutaj w ogóle gdzieś jeszcze przejść dalej. No dobra, pochodzimy, pozwiedzamy, posprawdzamy. Fajnie byłoby tego jakiegoś TM-ka jeszcze odkryć, zaraz tu przejścia nie ma. A z tobą naprawdę wolę nie walczyć, dziewczynko, bo coś mam wrażenie, że mogłabyś mnie zniszczyć. O, tu możemy ściąć katem i tam pewnie coś będzie. Tak więc idziemy. A ty to chcesz walczyć, oczywiście, no ten to musiał walczyć. No i zaraz zobaczymy, słuchajcie, czy... Czemu przebrałeś tak swojego dzieciaka? Masz Minuna! Nie śmiejmy się z żadnych Pokémonów w tej serii, bo... Kto wie, czy jeszcze jakiś Minun czy Puls nie wyląduje w moim teamie prędzej czy później. Mówię wam, tak może być, w ogóle wysoki level tego Pokémona, no ale próbuj z Confusion, bo przecież stab te sprawy, tu idzie Discharge. No ale specjalną obronę to my mamy dobrą, więc jest okej. Okay. Cios oczywiście not very effective, czemu mnie to kompletnie nie dziwi? Ach, dajcie spokój, dobra, surf. Astonish, też not very effective, super. To też jest not very effective, jejku, no normalnie walka, słuchajcie, ciosów not very effective, no pięknie. Dobra, to Confusion. Raz jeszcze, Blue Flare, i to jest mocny atak. Nawet super efektywny, okej, okay, ale dobra, nie dał rady. Dziękuję, że go załatwiłeś, naprawdę, już mam... Mam dość, krótko mówiąc, słuchajcie. W ogóle włączę sobie chyba Exp Ola raz, żeby Volbeat trenował, dwa, żeby trenowały inne Pokémony, bo to już będzie, wiecie, trochę na ligę. Wulfric, jeżeli dobrze... Chyba Wulfric, chyba tak miał na imię. To on ma najmocniejszego Pokémona na 59 poziomie, no to w sumie o dwa większy niż moje najmocniejsze.
No ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co tu mamy? Big Root. No to jak widać, ta walka w sumie nie była warta niczego. No słabo, słabo. Troszkę słabo, troszkę nie tak, jakbym chciał. No dobra, no wiecie co, tutaj to mogę jeszcze trochę pochodzić, jakoś tam poszukać przejścia, no ale no nie. Ja to bym już się chciał po prostu wrócić, serio. Serio, serio, ale to nie tędy. No super. Ten las jest jakiś dziwny, dziwnie się tu przechodzi, powiem wam. Za każdym razem człowiek ma wrażenie, że już gdzieś była, a tu nie do końca. Dobra, to jest wyjście, prawda? No jeszcze niekoniecznie. A może tutaj? No nie. Tu przejścia nie ma. Dobra, dobra, wychodzimy, słuchajcie, stąd wychodzimy. Wszystko, wszystko spoko, wszystko dobrze, ale nas czeka walka o odznakę. No już się boję, szczerze mówiąc. Już się boję, nie wiem, co z tego będzie. Nie wiem, czy dam kompletnie sobie radę. Może nie. Kto to wie? Kto to wie? Kto to wie? Snowball City Gym. A ten twardziel tam gdzieś na górze. Czekajcie, czekajcie. Pokemony gotowe są. To jest włączone, więc dobrze. Dajemy Dialgę na pierwsze miejsce. Niektórzy uwielbiacie, widzę, Dialgę. Niektórzy jej nienawidzicie. Niektórzy życzą jej śmierci, że jest za silna. No czy jest za silna? Nie wiem. Nie wiem. Na każdego, niestety wiecie, jak to jest w randomizerach. Na każdego przyjdzie w końcu ktoś mocniejszy. Zwykle tak bywa. Ale trzymajmy kciuki jednak. Trzymajmy kciuki za Dialgę, bo ona... ona zasługuje, by żyć. Dobra, to co? To Mach Punch. No wysokie poziomy tu będą. No jeszcze nie trafiam. Z 90 celności, a ja nie trafiam. No piękny start. No widzicie, już są ciosy super efektywne. No dobra, tym razem trafiamy. Pięknie. Naprawdę pięknie. Tak mamy walczyć, a wszyscy expcie jak szaleni. Blissey. Blissey idealnie, ale z tego Pokemona będzie doświadczenia. Słuchajcie, jeszcze na 55 levelu. No obstawiam tak co najmniej z 4500 doświadczenia. Zobaczymy, czy dobrze obstawiłem. 7000! Dobra, nie no, każdy dostanie, słuchajcie, level upa. Co do tego wątpliwości nie mam. Po takim buście doświadczenia, no to szok. Ej, nie, no dobra, może każdy nie dostał, ale... kurczę, no ładnie, ładnie. Co się liczy, dobrze idzie. Aj, ojejku, ja nie lubię tej sali, słuchajcie, nie lubię tej sali, bo tutaj jest... jest trochę kombinowania, krótko mówiąc. No ale zobaczymy, zobaczymy. Teraz coś tutaj pozmieniałem, ale jeszcze mogę podejść z tej strony, więc dobrze jest. Dobra, co tam masz, Wiktor? Zorua. Zorua to raczej nie powinna być jakaś zbyt groźna, jak to nie jest jeszcze Zoroark. Dobrze, dobrze, Dialga. Poproszę, może, może Surf, może będzie dobry. Oby. Jest idealny, tak jest. Dobra, no i doświadczenie rośnie oczywiście jak szalone, kolejne Pokemony dostają level upa. A teraz mamy Kofagrigusa, normalnie cios typu duchowego byłby świetny. No, zobaczymy, najpierw Surfa, Quick Attack, ok. No to są super efektywne ataki, ale widzicie, że słabe. Aha, not very effective, czyli jest szansa, że to jakiś latający albo psychiczny swaniaczek. Mam nadzieję, że psychiczny. Tak, psychiczny, pięknie. Kofagrigus leży. Czyli dwóch pierwszych trenerów wyeliminowaliśmy w sumie bez większych problemów. Natomiast no tu jeszcze będzie co najmniej z trzech, czterech pewnie. Więc troszkę jeszcze zabawy przed samym liderem też nas oczywiście czeka. Ale dobra, dobra, dobra. A to pewnie trzeba też kliknąć, tak obstawiam. No tak, tylko że teraz nie wyjdę. Więc trochę lipa. No teraz wyjdę, ale to jest źle ustawione, bo widzicie, muszę tam sobie patrzeć na dalsze przejście. A nie, dobra, już rozumiem, o co chodzi, słuchajcie. Niestety, niestety muszę to przestawić odpowiednio. A, tylko że teraz, dobra, tędy. Muszę, kumam o co biega. Liczę, że się udam. Dobra, i jest dobrze, tu mamy przejście, więc teraz sobie tylko odblokować kolejne przejście i będzie dobrze, ale nie tak. Teraz powinno być. Nie. O, jest ok. Nie, nie jest ok. Masakra, co ja kombinuję? Ja mówiłem, że zawsze tutaj coś nawalam głupiego. Nie dziwcie się. No właśnie. No właśnie, nie, no dobra, o, mamy to, dobra, jest przejście, super. Czyli tu jest jeszcze co najmniej dwóch przeciwników.
I dopiero potem, no potem to już chyba nie będzie walk, tak mi się wydaje, że tam jest już nasz lider. Nie wiem, chyba. Min Shao. Dobra, Min Shao, Min Shao. To jest bardzo groźny wbrew pozorom Pokémon, ale liczę na to, słuchajcie, że... Że uderzymy mo... Aha, Endur, okej. Czyli tak... I tak przeżyjesz, cwaniaczku. Dobra, przeżył. Oczywiście, że przeżył. Jeszcze raz Mach Punch. Pięknie. Dobrze jest, tylko tyle powiem. Dobrze jest. Grzegorz dostał swojego pierwszego level upa. Brawa dla niego, Mr. Mime. Dobra. Niech będzie sobie Mr. Mime. To Mach Punch. No świetnie, Dialga, brawo. Dajemy szansę Dialdze, żeby się wykazała. Ona się wykazuje, naprawdę. O, Aurorus też level up i Sewiper. Fajny Pokémon, ja lubię Sewipera, lubię ogólnie Pokémony węże. O, i nie trafiamy, on bije z Heatwave'a, które nie jest zbyt specjalne. Mhm. Raz jeszcze Mach Punch. No pięknie, pięknie. O to chodzi, to się dzieje i to działa. Shannon pokonana. Dobra, to co teraz robimy? Najważniejsze pytanie. No to coś pokombinujemy. Musimy... O, mieć co najmniej coś takiego. Tylko, że teraz... A teraz to Ripela nie włączaj. Teraz tu nie przejdziemy. Nie, nie, nie. To trzeba będzie... Dobra, może najpierw pójdziemy zmienić to żółte. Może to zadziała. Zobaczymy zaraz zresztą. No i co ty masz za Pokémony, panie Teal? Seeking. Okej, okay, no Seeking to spokojnie, spokojnie do zrobienia. Chyba, chyba. No nie bądźmy nigdy zbyt pewni. Tego uczy ta seria. Ta seria uczy pokory. Zapamiętajcie sobie. Signal Beam, dobra. Nie, nie najmocniejsze, raz jeszcze. Dobrze jest, dobrze jest. Seeking załatwiony. No i jest jeszcze jeden Pokémon tutaj, 59 level. No wspaniale, to już masz Dialga, masz ten maksymalny na tą salę. Levani, na nią było dobre ciosy robacze, były dobre, no bo przecież już z tym Pokémonem, tak, cios robacze jak trafił, to był super efektywny w poprzedniej walce, w której straciłem niestety Pokémona. Dobra. Ale nie, no dajcie spokój, dzisiaj ta wymiana Pokémonów Torterra na Volbita, no jeszcze Torterra z taką fajną, słuchajcie, z taką fajniutką abilitką, ale nawet to nie wystarczyło. Co to za atak? Co to mi obniża? O nie, no zmniejszyło mi specjalne, tak to nie ubiję. No, niestety. Ach, ten wredny metronom. I znowu metronom, a może się wysać najlepiej. O nie, ale jest grass clutch. No dobrze, dobrze idzie, to najważniejsze. Jak dobrze idzie, to jest dobrze. Ach, jak ja już coś powiem, to powiem. Dobra, ładnie doświadczenie wleciało. A Tio załatwiony. No dobra, no to teraz słuchajcie. Myślimy. Myślimy, co ja tutaj mogę mądrego wymyślić. No, pokombinujemy jakoś. Ej, no to już, ojejku. Tak łatwo? Jakoś zawsze mi to dłużej zajmowało. No i tu mamy walkę z liderem. I ja powiem wam, że ja nawet nie zamierzam czekać ani chwili dosłownie. Niech moje Pokémony będą uzdrowione i lecimy na te walki. Zobaczymy. Jestem naprawdę ciekawym. Tak więc... Może Kodex niech zacznie walkę, on jeszcze nie miał szansy się jakoś tak specjalnie wykazać. A te elektryczne ciosy mogą być dobre. A więc zaraz zobaczymy. Panie drogi, jesteś ostatnim liderem, jak ciebie... Musiałeś się walnąć w ten Benz? Dobra, Wulfric, jak ciebie pokonam, to... Idę na ligę. A tu Saiterinho! Okej, okay, zaczyna ciekawie. Normalnie, gdyby były zwykłe typy, to bym się bał, no ale tu liczę, że będzie dobrze. Próbuj Blacka. Confusion, mocny atak, a nasz Pokémon. Dobra, nie mają prawa dostać mocno, ale oczywiście konfuzję. Oczywiście uderzę w siebie na pewno. Standard. Standard gatunku, że tak powiem. Warseed, dobra, tego się nie bawię. Okej, okay, pozamieniały się tutaj, dobra, dobra. Plak, super, trafiamy. No trafię, ale to nie jest najmocniejsze. Może spróbujmy Flya. O ile dam radę. Ale liczę na to, że ta konfuzja zejdzie. Dobra, Out of Confusion cudownie. No i teraz tylko walnąć w niego. No. Ajajaj, żyję. Dobra, to daj Sand Tomba na wypadek, gdyby się leczył, a tak czułem. Dobra, Sand Tomb będzie zawsze obijał. To może nie jest najmocniejsze, ale tu będzie dobre. No, tak inaczej dobre. No, no, not very effective oczywiście.
Ajejku, jejka, może użyjmy Mirror Shota, może będzie dobry. Nie wiem, znowu Confusion. 78, 57, czyli bierze mi 21 HP, okej, okay, mało. To wszystko za słabym. No ale liczę na to, że kolejny atak załatwi robotę, no ale dajcie spokój, żeby z takim Sighterem się tyle bawić. Nawet kryt cię nie uratuje, dokładnie. Plak, kończ to. Tak jest, mamy to, pięknie. Pierwszy Pokémon w Lufrika załatwiony. Lantern kolejny. No dobra, dajmy Anfezanta, zobaczymy jak się sprawdzi. Zobaczymy, zobaczymy, ale liczę, że się dobrze sprawdzi. Nie no, na razie te Pokémony takie, Lantern potrafi być groźny, ale liczę, że będzie w miarę łatwy. No jeszcze super efektywnie, dobrze, jest pięknie. O to chodziło. No ładnie, ładnie. I ostatni Pokémon, słuchajcie, który nas dzieli od wejścia na Victory Road. Roserade, ojejku, walczyłem z nią dzisiaj, ale... Nie pamiętam, nie pamiętam z czego ona dostała słaba, z czego super efektywnie, najgorzej. Kurczę, najgorzej, dobra. A, no i oczywiście nie pamiętam, że miała typ, typ duch, no, brawo, brawo. Dobra, spróbuj z Metal Claw. Ojejku, moja niepamięć jest straszna, przecież to się działo dzisiaj, jak mogłem zapomnieć. No i słuchajcie, dobra, kolejny boost pod ataki, więc lepiej żebyś trafił i załatwił robotę, Anfezant, brawo. Słuchajcie, wygrywamy oczywiście walkę, nie tracąc żadnego Pokemona. Mamy dostęp do Victory Road, ale... No właśnie, właśnie, jak to wszystko będzie, to ja nie wiem. Nie pytajcie się, nie mam pojęcia. Wulfric tak, uśmiecha się, jakby wiedział, że czeka mnie jeszcze strata wielu Pokemonów. Dostajemy odznakę, to jedno, najważniejsze, ale liczę na to, że jakiś chociaż fajny TM wleci. No co mi dajesz normalnie? Nie wiem co daje normalnie, ale daje mega kika. Normalnie byłby lepszy cios Ice Beam, a tutaj no... No cóż. O, patrzcie jakie piękne nam się przejście zrobiło, już nie musimy kombinować. Jejku, ja się zastanawiam ile oni wydają pieniędzy na utworzenie tych sal, co nie? Przecież to musi iść naprawdę ładny budżet na coś takiego. Masakra. No i słuchajcie, wychodzimy. I proszę bardzo. Pojawia się ten i pewnie mówi mi gdzie powinienem iść. Okej, okay, pojawia się jeszcze Wulfric. Nie, no słuchajcie, no ja jestem gotowy. Ja jestem gotowy na to, żeby iść na ligę. W kolejnym odcinku więc przejdziemy przez Victory Road, a potem to się dopiero zacznie, co nie? Powolutku zbliżamy się do końca serii. Ale jak ona się skończy, nie mam pojęcia. No szkoda mi tej Torterry, bo ona miała naprawdę fajne ataki, przydałaby się. A kompletnie nie miała szansy wykazać się w tej serii, niestety. No ale, więcej moi drodzy już w kolejnym odcinku. Jeżeli ten wam się podobał, to oczywiście standardowo zostawcie łapkę w górę na koniec. Subskrybujcie, by być na bieżąco. I widzimy się wkrótce, tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!